Cześć wszystkim. Słuchajcie, mamy F10. Niestety nie dojechała 190 tysięcy i rozrząd poszedł sobie gdzieś. Także silnik jest uszkodzony. Z tego co wiem, to chyba klient będzie chciał nowy silnik, zamówi sobie po pełnej regeneracji. Diagnoza bardzo prosta. Jak będziecie mieli podejrzenie, że auto nie odnosi, słychać od razu po kręceniu inaczej, tak? Ale jak będziecie mieli podejrzenie, wykręcacie sobie czujnik położenia wałku. Tam o, z tyłu jest. No i ktoś musi wam zakręcić, czy nawet sami sobie wałem zakręcicie i będziecie widzieli, czy wałek stoi, tak? W tym przypadku wszystko jest pewne. Zerwał się na bank, zerwał się ten łańcuch między wałkami a pompą, który się zrywa w 90 przypadkach, to właśnie ten łańcuch się psuje, albo nawet więcej. Także będziemy trzeba, nie wiem czy ja to będę robił, zobaczymy czy załatwimy miejsce, żeby to wytargać, bo na tym moim podnośniku to raczej tego się nie zrobi. Oczywiście mógłbym tutaj próbować z przodem i w ogóle, albo jakoś tam na elefanie to podnosić do góry, ale wyjąć to jest jeszcze pół biedy. Później to trzeba wszystko wsadzić z powrotem, także no zobaczymy. Tutaj raczej tego nie będę robił. No, ale pokażę wam coś teraz tak. Macie sytuację, że silnik nie odpala. Macie automatyczną skrzynię biegów. No i jak wiecie, samo włączenie zapłonu nie pozwoli wam przełączyć biegów, tak? No i co teraz zrobić, jak trzeba przepchać samochód, bo stanął na drodze i trzeba go przepchnąć chociażby na pobocze, żeby jak najmniej utrudnić ruch na drodze. Także robicie tak, włączacie zapłon, wciskamy hamulec, tutaj już nic temu silnikowi nie zaszkodzi, włączacie tak jakby no do odpalenia, wciskacie boczny i przesuwacie tak jakby na neutral i przełączymy na neutral, tak? I wtedy około 10 sekund powinno trzymać wam na neutralu, także taka jest procedura. Tutaj już baterię mam też wyładowaną, więc dlatego to trochę świruje, ale takie. I podpowiedzi, jak w tym aucie sobie poradzić z przestawieniem tego auta, no i tyle. Także tak to się robi. A teraz czekamy na dalszy rozwój sytuacji z tym samochodem. Dobra, pozdrawiam, do następnego.